Pewnego razu podeszli do Jezusa ludzie religijni, ale posiadający władzę w tamtym czasie. Zaczęli zadawać mu różne pytania. I to były pytania, które naprawdę nie miały na celu osiągnięcia odpowiedzi, sięgnięcia po odpowiedzi. Jest wiele pytań, które ludzie zadają, ale to nie są pytania, aby usłyszeć odpowiedź, bo ludzie już dobrze znają odpowiedź. Wielu też takich ludzi, kiedy przychodzi do Boga, mówi: Panie, poprowadź mnie. A tak naprawdę oni mają własną koncepcję. Oni już wiedzą, co chcą, a czego nie chcą. Mają już utarty schemat. Ale przychodzą i pytają. Zanim Jezus odpowiada na ich pytania, bo odpowiada, mówi: czy nie dlatego błądzicie? To jest dobre. Od razu mówi do nich taką rzecz. W ogóle to, że mnie o to pytasz, to jest błąd. Jesteś już w błędzie. Ty jesteś w błędzie. Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej? Wiecie, Jezus był pewniakiem. To był pewniak. Wszystkich bardzo bolała jego pewność. Zauważcie, że on był szykanowany przez to, że był pewniak. On nie chodził. Nie pytał. Nie mówił: jak uważasz? On mówił: ja jestem słowo. I każdego, kto go nie rozpoznawał, traktował jako człowieka w błędzie. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, że Jezus nigdy nie przekonywał ludzi do siebie. Nigdy. On po prostu szedł i patrzył, kto go rozpozna. Jak ktoś go rozpoznawał, to Jezus wiedział, że on jest jego. Dlatego, że napisano: tych, których poznał wcześniej. I Jezusa rozpoznawali tylko ci, którzy przed założeniem świata byli wpatrzeni w jego oblicze, nie byli rozproszeni. Ich wzrok nie biegał po pięknych aniołach. Ich wzrok nie biegał po plejadach gwiazd. Ich wzrok był skupiony na nim. I oni go potem tu rozpoznawali na ziemi. Oni go rozpoznawali na ziemi. Wszyscy inni, którzy przychodzili i próbowali w jakiś sposób pytać go, byli nieszczerzy. I on mówił: błądzicie. Nie znacie pisma, przecież ja jestem słowem. Chcę, żebyś dzisiaj spojrzał głęboko w siebie i zobaczył, jak dobrze go znasz. Żebyś powiedział: Panie Jezu, dziękuję Tobie, że ja Cię rozpoznałem. Że usłyszałem ewangeliczne słowo prawdy i rozpoznałem Cię, Boże mój. Dziękuję Ci, Panie Boże. Chcę, żebyś miał tą wdzięczność dzisiaj w sobie, żebyś zrozumiał, jak dobrze go znasz. Jesteś tu, bardzo dobrze go znasz. I chcę, żebyś też powiedział: Panie Boże, dziękuję Tobie, że jestem jak Ty, pewny i silny. I nie dam się zwieść nikomu i niczemu, co jest w systemie błędu, który krąży wokół jak wiatr. Potem podszedł do niego ktoś inny i zapytał: jakie jest największe przykazanie? A on odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. Powiedz dziś do Boga: Ojcze, ja nie mam własnych koncepcji. Ty powiedziałeś do mnie: słuchaj, i ja słucham. Jestem tym, który Cię zna.
Jestem tym, który Cię rozpoznał. Jestem tym, który Cię słucha. A On będzie dzisiaj do Ciebie mówił. Ojcze, uwielbiam Ciebie. Ojcze, wywyższam Ciebie. Za to, że Ty jesteś tym, który pociągnął nas do Jezusa Chrystusa. Ojcze, dziękujemy Tobie za to. Ojcze, dziękujemy Tobie, potężny, wielki Władco Wszechświata. Ty, który jesteś życiem w nas. Ty, który prowadzisz nas. Ty, którego tak dobrze znamy. Ty, który jesteś niezawodny w nas. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Twoje potężne imię. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Dziękujemy Tobie. Akatarala, Masekeke, Rebaka, Badasa. Oto, to, 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 to.
Jestem.
tego miejsca umysłu, emocji i decyzji. Przyjdź Duchu Święty teraz w to miejsce. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Jeżeli przeżywałeś w ostatnim czasie trudne rzeczy, zaproś tam Jego. Powiedz: przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Te miejsca właśnie, które tak przeżywałem ostatnio, z którymi sobie nie radziłem. Powiedz: przyjdź Duchu Święty tam. To jest Bóg wieczny. U Niego przyszłość, teraźniejszość i przeszłość są jedno. Powiedz: przyjdź Duchu Święty. Yeah.
każdy demoniczny ciężar, każdy demoniczny kajdanek w imieniu Jezusa.
Yeah.
Ja w imieniu Jezusa. Thank you.
Poślij ich tam, gdzie stoją przeszkody demoniczne w Twoim życiu. Poślij tam Bożych aniołów. Jesteś Synem Boga Zastępów. Jesteś prawowitym dziedzicem władzy niebiańskiej. Zastępy aniołów należą do Ciebie. Rozkaż im, aby poszły tam, gdzie Ty nie możesz dojść. Poślij ich drogą swojej służby. Poślij ich drogą swojego małżeństwa. Poślij ich drogą wychowania swoich dzieci. Poślij tam Bożych aniołów. Poślij ich drogą biznesu. Niech idą i torują Ci drogi. Niech usuwają ludzi przewrotnych i złych z tej drogi. Niech usuwają demoniczne siły, które przyzwyczaiły się do Ciebie. Poślij Bożych aniołów. Ojcze, posyłamy Twoich aniołów tam, gdzie my nie możemy bezpośrednio lub w danej chwili trafić. Aniołowie Boga, na rozkaz Ojca w niebie, w imieniu Jezusa, posyłamy Was drogą naszych służb. Posyłamy Was drogą naszych małżeństw, naszych relacji międzyludzkich, naszego ojcostwa i macierzyństwa, naszych biznesów. Posyłamy Was w imieniu Jezusa. Torujcie nam drogi. Aniołowie mocni siłą i korzystający z władzy Jahwe. Ojcze, dziękujemy za Twoich aniołów. Uwielbiam Cię, Boże, za to. Ale praise kiedy the Lord. Bóg nigdy nie powiedział, żebyś sobie radził w życiu. On nigdy tak nie powiedział. To Ty sobie wmówiłeś, że sobie musisz radzić w życiu. On powiedział, korzystaj z tego, co ja Tobie daję. To są potężne mechanizmy, potężne maszyny. Zrozumcie to. Dzisiejszy Kościół podobny jest do ludzi, którzy stoją przy potężnych maszynach Bożych i drą paznokciami ziemię. Do Twojej dyspozycji są potężne Boże mechanizmy. Zacznij z tego korzystać. Jest odpowiedź na wszystko. Jest możliwość zmiany każdej rzeczy. Nie ma rzeczy, która nie jest do zmiany. Trzeba użyć odpowiednich mechanizmów Bożych. Tylko Bóg i ja wiem, co On zrobił z moim umysłem. Ja umiem stosować mechanizmy Boże. Powiedz Duchu Święty, pokaż mi, co posiadał. Co posiadał? Powiedz, pokaż mi, chcę zobaczyć, co ja posiadam. Ja nie chcę w moim życiu drzeć paznokciami ziemi. Ja chcę korzystać z tego, co Ty mi dałeś w Chrystusie. Oko ludzkie nie widziało i ucho ludzkie nie słyszało, co Bóg zgotował dla tych, którzy Go miłują. To są nieznane rzeczy dla ludzkiego intelektu. Przeproś Boga, jeśli żyłeś poprzez naturalne zdolności i broniłeś ich jeszcze. Mówię do tych z Was, którzy macie serdecznie dosyć przepraszania Boga, którym już się ulewa, że przychodzicie i ciągle mówicie, Panie Boże mój, znowu zawaliłem,
Zmiłuj się nade mną, takie masz dobre serce. Ja przeklinam tą heretię, która leci teraz przez świat, o dobrym sercu Ojca. Ludzie przychodzą do Niego jak do szpitala, przez całe życie. On nie ma nic przeciwko temu, że przychodzisz do Niego się ciągle leczyć. Ale On by chętnie z Tobą poszedł jako partner przez życie. Chętnie by podzielił się z Tobą swoimi planami, które ma. Co chciałby zrobić w narodach. On będzie Cię zawsze leczył. Zawsze Cię będzie pielęgnował i nosił na rękach. Zawsze Cię będzie głaskał, kiedy znowu się oddasz w ręce odrzucenia, poniżenia, zawstydzenia. Zawsze masz do Niego wjazd przez krew Jezusa. Zawsze Cię przytuli, przygarnie, tatuś. Ale gdzieś głęboko w Jego sercu jest pragnienie dzielenia się z Tobą, Jego życiem. To wielki budowniczy. Wielki budowniczy. Kościół najlepiej zna Boga jako lekarza. Uzdrów mnie. Pomóż mi. Kiedyś usiadłem przed Bogiem, powiedziałem, mam dosyć. Ulewa mi się. Już mam dosyć. Panie Boże mój, 500 razy na dobę przepraszać Cię za złe myśli, głupie emocje. Za niedowiarstwo. Już mam dość, Panie Boże mój. Przychodzi taki czas, kiedy ojciec chce iść ze swoim synem do restauracji. Usiąść z nim, dać mu kartę i pozwolić, że zapłaci. Bóg Cię zawsze będzie leczył, o ile zawsze będziesz chorował. Ale możesz nie chorować. Możesz nie brudzić się. Nie babrać. Zrobić raz na zawsze porządek z całym bałaganem w Twoim życiu. Podejmij dzisiaj decyzję. Zrobisz porządek z bałaganem w swoim życiu. I nie będziesz przez resztę swojego życia cały czas biegł do Niego, żeby Cię uzdrowił, uleczył. Kocham pomagać mojej córce. Ale kiedy pytam jej, Sara, dasz sobie radę z tym? A ona mówi, tak, tato, to jestem dumny z niej. Wiecie, dlaczego jestem z niej dumny? Bo jest w niej część mnie. To ja ją nauczyłem radzić sobie z tą rzeczą. To ja jej dałem mądrość, umiejętność i odwagę. Rozumiesz? Taką decyzję podejmij. Panie Boże, nie chcę już mieć nic wspólnego z tym bałaganem. Rozwalał będę demony. Jeżeli potrzeba, pójdę na terapię. Nie będę głąbać mą. Wyjdę z tego gówna. I zacznę zwyciężać, Panie. I będę tym oddawał Ci chwałę. Będę tym oddawał Ci chwałę, jak będę prowadził diabła na postronku. Zakuję jego parszywy pysk w kaganiec i będę go prowadził, Panie. Będę go prowadził. Już nie będę go kromił. Tylko będę go prowadził. Twoje aniołowie będą wokół nas. Jestem Twoim synem. Synem. Ja odnalazłem syna w sobie. Syna.
teraz pomóc się, przynieść cały bałagan. I powiedz, Panie, mam dosyć użalania się nad sobą. Mam dosyć użalania się nad sobą. Przynoszę Ci każdy mój problem. I Ojcze, ja nie chcę tego robić przez całe życie już. Duchu Święty, wprowadź mnie w nową przestrzeń uczniostwa. W nową przestrzeń. Nową przestrzeń uczniostwa. W nową przestrzeń. W nową przestrzeń, tatusiu. Ojcze, my modlimy się o to. Ty słyszysz nas. Ty słyszysz nas. Ty słyszysz nas, tatusiu. Słyszysz modlitwy świętych. Słyszysz modlitwy świętych. Zasiada pośród nas, pośród nas, Święty.
jeszcze nie oddał życia Jezusowi, to przyjdź do mnie teraz. Kto jeszcze nie narodził się z Bożego Ducha, jeszcze jeżeli nie poznałeś Jezusa, nie masz pewności zbawienia, to chodź teraz, będę się z Tobą modlił. Chodź do mnie. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Ktoś jest jeszcze, kto nie pojednał się z Bogiem. Będziemy się zaraz modlić o Twoje uzdrowienie. Powiedz tak, Kasiu. Powiedz tak, Panie Boże. Dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Panie Jezu, ja wierzę, że wstałeś z martwych. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Amen. Duchu Święty, wypełniaj Twoją obecnością i mocą. Twoją siłą. Duchu Święty, przyjdź do każdego elementu jej umysłu i ciała. W imieniu Jezusa. Anki, chodź do mnie. Módl się o mnie. Ustań tutaj. Tu ustań, Kasia. Módl się o Kasię. Módl się o Kasię. Po prostu połóż na nią ręce i się o nią. Kto potrzebuje jeszcze uzdrowienia? Podejście tutaj do prawej strony. Uzdrowienie fizyczne. Jakikolwiek ból fizyczny, coś Cię boli, podejdź tutaj. Ewangeliści, chodźcie do mnie. Zapraszam, chodźcie. Ból fizyczny, cokolwiek, choroba, nie ma znaczenia, jakie stadium. Zapraszam, chodźcie. Módlcie się o nich, uzdrawiajcie. Uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Twoje imię, czcimy Ciebie. Czcimy Ciebie.
Ojcze, w imieniu Jezusa, ja
ufania, namaszczenie w tych ludzi. Namaszczenie, Ojcze, do głoszenia, do uzdrawiania chorych, do wypędzania demonów, do wskrzeszania zmartwych, Ojcze. Ojcze, a posyłaj ich w najciemniejsze miejsca tego, Ojcze, zgromadzenia, które tam będzie. Ojcze, niech w odwadze manifestują Chrystusa, Ojcze. Ojcze, ochraniaj ich przed wszelkim skorszeniem, Ojcze. Ojcze, a w imieniu Jezusa ogłaszamy autorytetem Kościoła ochronę przed ludźmi przewrotnymi i złymi, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa my ogłaszamy w tej chwili przychylność władz dla tych ludzi. Ojcze, ja mówię, że ich słowa wypowiadane do decydentów będą uważane przez decydentów za ostateczne. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa ja modlę się, aby Twoi aniołowie otaczali się w twarzy oni, kiedy będą tam głosić, ustanawiać Twoje prawa, cele i dobrzeń. Duchu Święty, niech Twoje namaszczenie przenika każdego z nich już podczas drogi. Ja ustanawiam bezpieczną drogę, bezpieczny powrót, Ojcze. Ja ustanawiam, że niczego im tam nie zabraknie, Ojcze. My autorytetem Kościoła otaczamy krwią Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa modlimy się teraz o tych ludzi, którzy będą słyszeli od nich Ewangelię, Ojcze. Ojcze, posyłaj do nich synów pokoju. Ojcze, a też tych, którzy szukają już wiele lat. Posyłaj do nich. Niech Twoje słowo będzie dla tych ludzi jak Twoje słowo, nie jako słowo ludzkie. Ojcze, ja też modlę się o to, aby ci ludzie przebili się przez wszelki system religijny tam. Ojcze, ja w imieniu